Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. Okoliczności są niezwykłe, więc i sposób inny niż zazwyczaj, ale kontynuujemy nasze medyczne środy. Dzisiaj chcę mówić na temat morfiny. Morfina, przyjaciel czy wróg? My przyzwyczailiśmy się myśleć o morfinie jako o narkotyku, ale morfina też jest lekiem bardzo często stosowanym w medycynie. Czym jest morfina? Morfina została na początku XIX wieku wyizolowana z opium, które jest znane od tysięcy lat. Opium, które jest pozyskiwane w ten sam sposób od właśnie tysięcy lat poprzez nacinanie główek maku lekarskiego i ten zasychający syrop, który spływa z tych główek, to jest po prostu opium. Z tego opium wyizolowano morfinę. Dlaczego ją wyizolowano? Dlatego, że opium już wtedy, na początku XIX wieku, było przekleństwem cywilizacji. Było bardzo wiele osób uzależnionych od opium, a jednocześnie doceniano jego pozytywne efekty, głównie działanie przeciwbólowe i przeciwlękowe. Radą na to uzależnienie miało być wyizolowanie tego czynnika, który powoduje to, co chcemy, czyli działanie przeciwbólowe, a jednocześnie pozbawienie opium tej cechy, której nie chcemy, czyli uzależnienia. Okazuje się jednak, że te nadzieje pokładane w morfinie były płonne. Okazuje się, że morfina jeszcze silniej uzależniała niż samo opium. Zatem podjęto nowe działania w kierunku stworzenia leku silnego na bazie morfiny, ale pozbawionego tego działania uzależniającego. Jak Państwo widzicie, po około 70 latach od wykrycia morfiny, poprzez przetworzenie tej morfiny, morfina została połączona z kwasami, to została podwójna acetylacja, taki proces został przeprowadzony i powstała z tego substancja, którą nazwano heroina. Heroina to jest oryginalna buteleczka leku, który został pod tą nazwą zarejestrowany przez firmę Bayer, który to lek można było sobie zamówić. Jak Państwo widzicie na tej ulotce, firma Bayer produkowała aspirynę, doskonale znane, licetol, który jest lekiem na robaki, no i wreszcie heroinę, bardzo silny lek przeciwbólowy. Wypełniając tą karteczkę, można było od producenta dostać próbki i sprawdzić, jak heroina działa. Właśnie heroina miała być bardzo, heroina rzeczywiście jest jeszcze silniejsza niż morfina pod względem działania przeciwbólowego, ale jeszcze silniej uzależnia. Zatem i z tego na początku, z tej substancji, która na początku była lekiem, wycofano się pośpiesznie. No dobrze, ale problem bólu pozostał. Jednym z najsilniejszych bólów, z jakim się spotykamy, to jest ból w przebiegu zawału serca. I wiele leków próbowano skuteczności wielu leków do zwalczania tego bólu zawałowego i okazuje się, że od ponad dwóch wieków nie umiemy znaleźć leku skuteczniejszego niż morfina w leczeniu bólu w przebiegu zawału serca. Po prostu leki, inne alternatywy do morfiny są zbyt słabe, aby przełamać, aby zwalczyć ból zawałowy, któremu często towarzyszy lęk, a morfina znosi i lęk, i ból. Dwa słowa o tym, czym jest zawał serca, skoro zaczęliśmy mówić że morfinę stosujemy do zwalczania bólu w przebiegu zawału serca. Zawał serca to martwica, czyli obumarcie części serca w wyniku jego niedokrwienia. Przyczyną tego niedokrwienia jest zamknięcie jednej z tętnic, która zaopatruje serce w krew.
Ta tętnica, która tutaj widzicie Państwo, tętnice wieńcowe, i jedna z tych tętnic powiększona tutaj wyraźnie widoczna, jest zamknięta poprzez skrzeplinę, która powstała w świetle naczynia. Krew nie może przepływać przez to miejsce i w obszarze, który leży za tym miejscem zamknięcia, powstaje powiększająca się martwica. Im dłuższy czas upływa od zamknięcia tej tętnicy, od początku bólu, który jest sygnałem zamknięcia tętnicy, ten obszar zawału jest większy. Zatem im skuteczne leczenie polega na jak najszybszym przywróceniu krążenia w tętnicach wieńcowych, przywrócenia przepływu krwi przez tą tętnicę. Im szybciej otworzymy tą tętnicę, tym zawał będzie mniejszy. Zahamujemy go na wcześniejszym etapie. Spróbujmy sobie wyobrazić przepływ przez te tętnice wieńcowe, to są te tętnice, które zaopatrują serce w krew i których zamknięcie powoduje zawał, w kontekście nazw, które używamy zazwyczaj w odniesieniu do rynku. Mówimy o popycie, o podaży, a różnica pomiędzy popytem a podażą to jest rezerwa, zapas, który mamy. Tak samo jest dokładnie w krążeniu wieńcowym. Tętnice wieńcowe zostały tak, nazwijmy to, stworzone, że przepływ przez te tętnice w warunkach prawidłowych, przepływ krwi, jest czterokrotnie większy niż potrzeba, aby komórki przeżyły. Czyli to, co jest potrzebne, jest znacznie mniejsze od podaży. Popyt jest znacznie mniejszy od podaży. Podaż jest czterokrotnie większa od popytu w warunkach spoczynkowych. I ta różnica to jest właśnie ta rezerwa, która jest czterokrotnością tego spoczynkowego przepływu krwi. Czyli mamy ten zapas, po co jest ten zapas? A właśnie po to, żeby w warunkach krytycznych móc zwiększyć przepływ krwi przez tętnice wieńcowe. Co to są warunki krytyczne? Na przykład bardzo duży wysiłek fizyczny. Bo w wysiłku fizycznym zmuszamy serce do znacznie większej pracy, a zatem i zużycie tlenu jest większe. I ta rezerwa właśnie jest po to, aby sprostać temu zapotrzebowaniu w warunkach, kiedy powstaje właśnie ten wymóg większego zużycia tlenu. Co się dzieje w zawale serca? W zawale serca podaż, czyli przepływ krwi przez tętnicę wieńcową, gwałtownie spada, bo tętnica wieńcowa się zamyka aż do całkowitego zamknięcia i do zera spada podaż krwi. A jednocześnie rośnie popyt. Dlaczego rośnie popyt? Co zmusza serce do zwiększonego zużycia tlenu? Właśnie ból i lęk. Ból i lęk powoduje wyrzut adrenaliny do krwi. Adrenalina powoduje przyspieszenie akcji serca, powoduje wzrost ciśnienia krwi, czyli krótko mówiąc zmusza to serce do większej pracy, zmuszając je do większej pracy, powoduje większe zużycie tlenu. Większe zużycie tlenu w sytuacji kompletnego głodu tlenowego, braku tego tlenu. To wszystko powoduje, że ta martwica, czyli zawał serca, przyspiesza. Jeszcze powstaje znacznie szybciej, niż gdyby nie było tego działania, adrenaliny. Gdyby nie zmuszać serce do większej pracy, ta martwica powstałaby, ale znacznie później i znacznie w mniejszym tempie by się ten zawał powiększał. Zawał serca, tutaj symbolicznie na rycinie pokazany tą czarną kreską, nie powstaje w momencie zamknięcia naczynia. Jest pewien odstęp czasowy. W momencie, kiedy naczynie się zamyka, pojawia się ból. Ból się pojawia bardzo szybko. Jest objawem niedokrwienia serca. Ale komórki mięśnia sercowego są w stanie przeżyć 20, 30, 40 minut bez tlenu. Dopiero potem, jeśli nie jesteśmy w stanie przywrócić krążenia krwi w tym czasie, tych kilkudziesięciu minut,
najpierw pojedyncze komórki, a potem coraz większe fragmenty serca zaczynają obumierać. To jest proces, który się zaczyna od tej czarnej linii i który się toczy przez kilkanaście godzin i kończy się właśnie zdefiniowanym obszarem martwicy po około 12 godzinach. Czyli im szybciej przywrócimy to krążenie krwi, tym lepiej. Jeśli zmieścimy się w tym krótkim okienku czasowym, kiedy martwica jeszcze nie powstała, a już mamy niedokrwienie, już mamy ból, to możemy chorego zupełnie uchronić przed zawałem. Ale jeśli się nie zmieścimy w tym okienku czasowym, to powinniśmy i tak dążyć do tego, żeby przywrócić krążenie jak najszybciej, żeby ten obszar objęty martwicą był jak najmniejszy. I w tym momencie pojawia się morfina. Morfina, która od maku poprzez destylację zostaje przeniesiona w postaci czystej do strzykawki i podana dożylnie pacjentowi z zawałem serca. Po co? Właśnie po to, żeby zwalczyć ból i zwalczyć lęk. Jeśli nie będzie bólu, nie będzie lęku, nie będzie wyrzutu adrenaliny. Serce nie będzie zmuszone do tej ekstremalnie ciężkiej pracy w sytuacji, kiedy nie ma tlenu i nie ma czym tej pracy wykonać. Chcemy, krótko mówiąc, kupić sobie trochę czasu. Kupić sercu pacjenta trochę czasu, aby wydłużyć ten czas od momentu zamknięcia naczynia do momentu, kiedy zaczyna się powstawać martwica i żeby spowolnić powstawanie zawału, żeby on, owszem, my nie unikniemy w ten sposób zawału serca, ale obszar objęty zawałem będzie się rozszerzał wolniej, czyli będziemy mieli więcej czasu na przywrócenie krążenia w tętnicy wieńcowej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że możemy morfinę podać już przy pierwszym kontakcie z pacjentem. Kiedy karetka pogotowia dociera do pacjenta do domu, to jesteśmy w stanie zadziałać w ten sposób, żeby spowolnić powstawanie martwicy. Nie jesteśmy w stanie przywrócić krążenia w tętnicy wieńcowej przed przywiezieniem pacjenta do szpitala, bo my musimy mechanicznie to naczynie udrożnić. Zaraz o tym chwilkę powiem, o metodach udrażniania tętnic wieńcowych. Czyli krótko mówiąc, kupujemy czas, podając morfinę. Jak Państwo widzicie na tym przeźroczu, ten rosnący popyt, rosnące zapotrzebowanie na tlen, w momencie, kiedy podajemy morfinę, zaczyna maleć. I ten moment, od kiedy zaczyna się martwica, jest przesunięty w czasie. O to nam chodziło. To jest to, po co chcemy zastosować morfinę. I tu jest właśnie sytuacja idealna. Ta niebieska linia to jest, jak Państwo widzicie, podaż, czyli przepływ krwi przez tętnicę wieńcową. Jeśli jesteśmy w stanie przywrócić krążenie krwi w tętnicach wieńcowych, mamy takie trzy literki, PCI, to jest pierwotna interwencja wieńcowa, to jest zabieg mechanicznego udrożnienia zamkniętej tętnicy przy pomocy specjalnego cewnika. To jest możliwe tylko w szpitalu, w specjalnie do tego przygotowanej pracowni hemodynamicznej. Ten zabieg robią kardiolodzy interwencyjni. Często jest ten zabieg nazywany angioplastyką, czyli naczynie jest zamknięte i przy pomocy specjalnego cewnika udrażniamy naczynie. Jeśli zdążymy z udrożnieniem naczynia czyli te linie skrzyżują się ponownie przed momentem, kiedy zacznie powstawać martwica, to uchronimy pacjenta przed zawałem. A morfina kupiła nam ten czas, dlatego jest taka ważna. Nic więc dziwnego, to jest slajd, przepraszam, jest po angielsku, ale to jest, chciałem Państwu pokazać oryginał dokumentu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Są zalecenia, które co kilka lat są publikowane, które mówią o tym, jak powinniśmy leczyć pacjentów. Te zalecenia mówią, jak powinniśmy leczyć pacjentów z zawałem serca i mówią, że powinniśmy stosować opioidy, czyli morfinę,
dożylnie u pacjentów z zawałem serca. Klasa zaleceń, jak tu Państwo widzicie, to jest pierwsza klasa zaleceń. Co to znaczy? To jest najwyższa klasa, możliwa najwyższa klasa zaleceń, która mówi, że nie ma żadnej wątpliwości, że tak powinniśmy robić. Wszyscy są co do tego zgodni. No dobrze, czyli jesteśmy na tym etapie, że stwierdziliśmy, że morfina jest właściwie niezbędnym elementem leczenia pacjentów z zawałem serca, bo jej korzystne efekty są zdecydowanie uwypuklone i trudno zaprzeczyć, że morfina jest w stanie zrobić coś dobrego dla pacjentów z zawałem serca. Jednak w międzyczasie pojawiły się wyniki badania Crusade. Ogromne badanie, tu znowu z oryginalnego artykułu są wyniki tego badania. To badanie objęło ponad 57 tysięcy pacjentów z zawałem serca, z czego 17 tysięcy otrzymało morfinę w ciągu pierwszej dobie zawału serca. I czego się spodziewaliśmy? Spodziewaliśmy się jednego, że jeśli pacjentowi podamy morfinę, to wyniki leczenia będą lepsze. A co to badanie pokazało? To jest badanie obserwacyjne, czyli jak gdyby odnotowane w tym badaniu są decyzje lekarskie i ich skutki. Jednak spójrzcie Państwo, częstość zgonów u pacjentów, którzy nie dostali morfiny i którzy dostali morfiny, jest większa u pacjentów, którzy dostali morfinę. Częstość wstrząsu kardiogennego, to taki stan bezpośredniego zagrożenia życia w wyniku uszkodzenia serca w przebiegu zawału serca. U pacjentów, którzy nie dostali morfiny i którzy dostali morfiny. Większy u pacjentów, którzy dostali morfiny. Częstość występowania niewydolności serca, czyli to jest konsekwencja znowu uszkodzenia serca i serce w tej sytuacji nie jest w stanie sobie radzić z napływającą do niego krwią. Ma odległe, bardzo złe konsekwencje. I znowu jest coś odwrotnego niż to, czego się spodziewaliśmy. Jeśli pacjent dostaje morfinę, to jego rokowanie jest gorsze. I tutaj są różne grupy pacjentów, różne grupy, czy mieli taki rodzaj zawału, czy inny, czy mieli nadciśnienie, czy nie mieli nadciśnienia, czy wcześniej mieli niewydolność serca, czy nie, czy byli starsi, czy młodsi, wszyscy. Absolutnie wszyscy, jeśli dostali morfinę, to wyniki leczenia były gorsze. Czyli coś zupełnie przeciwnego, niż nakazuje rozsądek, niż nakazuje nasz sposób myślenia o leczeniu zawału serca. Autorzy tej publikacji długo zastanawiali się, jak wytłumaczyć to zjawisko. Dziwne, niespodziewane. Ale tak jak powiedziałem, to było badanie obserwacyjne. Czyli odnotowywało to, co rzeczywiście się działo, jakie były decyzje lekarskie i ich skutki. Więc autorzy podeszli do tego tak. Dobrze, 17 tysięcy pacjentów dostało morfinę. Widocznie to 17 tysięcy pacjentów, skoro oni dostali morfinę, to może byli bardziej chorzy niż ci, którzy nie dostali. Ci, którzy nie dostali, widocznie nie mieli powodu, żeby dostać morfinę. I jeśli ci, którzy dostali morfinę, nie dostaliby tej morfiny, to wyniki tego leczenia by były jeszcze gorsze niż są. Trudno zaprzeczyć logiki takiemu wytłumaczeniu. Ale to tylko próba wytłumaczenia, powiedzmy sobie hipoteza, niepotwierdzone niczym przypuszczenie. To badanie zostało opublikowane w 2005 roku i przez dłuższy czas nie było żadnych przesłanek do tego, żeby sądzić, że jest inaczej. Natomiast powstała ta wątpliwość, czy ta morfina jest naszym przyjacielem, czy wrogiem w leczeniu pacjentów z zawałem serca. Czy pomaga, czy szkodzi? Spodziewaliśmy się spektakularnego efektu, pozytywnego, korzyści. Tymczasem ten rejestr zachwiał naszą wiarę w morfinę. 10 lat później
zostały opublikowane wyniki badania Atlantic. Tak naprawdę nie chcę Państwa tutaj zajmować tłumaczeniem schematu tego badania. Powiem tylko krótko, że w zawale serca stosowane są również leki, które hamują aktywność płytek krwi, które są odpowiedzialne za krzepnięcie krwi. Dlaczego, to sobie powiemy za chwilę. W tym badaniu testowano dwie strategie podawania tych leków. Jedna strategia polegała na tym, że lek podawano już w karetce pogotowia, jeszcze przed dowiezieniem pacjenta do szpitala, a druga strategia, że lek podawano dopiero w szpitalu, kiedy potwierdzono wstępną diagnozę. Zakładano, że jeśli podamy lek szybciej, to efekt będzie lepszy. No i co się okazało? Analiza różnych podgrup w tym badaniu nie wykazała tak naprawdę większych różnic pomiędzy strategią podania wczesnego w porównaniu z tym opóźnionym podawaniem leku. Jednak warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mniej więcej połowa z tych pacjentów, którzy byli włączeni do badania, dostało morfinę z powodu bólu w klatce piersiowej. I co się okazało? Okazało się, że ci, którzy nie dostali morfiny, korzystali bardzo z takiej strategii wczesnego podania leku. A ci, którzy dostali morfinę, tutaj wszystko, co jest od tej linii w prawo, to jest złe, w lewo jest dobre. Czyli ci, którzy nie dostali morfiny, korzystają, a ci, którzy dostali morfinę, absolutnie nie korzystają. Tak jakby ten lek nie działał. Dobrze, spróbujmy się zastanowić, co to jest dla nas za informacja. To sugeruje, że jednak morfina wpływa w jakiś sposób na przebieg leczenia, na skuteczność leczenia innymi lekami, które są konieczne u pacjentów z zawałem serca. Dlaczego one są tak ważne, te inne leki? Jak już powiedziałem Państwu, zawał serca, pacjentów z zawałem serca leczymy przy pomocy pierwotnej interwencji wieńcowej, czyli angioplastyki wieńcowej. Krótko mówiąc, wkładamy w miejsce zamknięcia naczynia specjalny cewnik z balonem, ten balon wypełniamy cieczą, poszerzamy w to miejsce zamknięte, umożliwiając przepływ krwi. Później, żeby to naczynie z powrotem się nie zapadło, w to miejsce wszczepiamy specjalną metalową protezę. To jest stent. To jest rodzaj takiej konstrukcji, która przypomina konstrukcję kratową. Tak jak są mosty budowane, gdzieś poszczególne przęsła zapierają się o siebie. Wszczepiona do tętnicy wieńcowej zapobiega, utrwala efekt angioplastyki i zapobiega ponownemu zamknięciu naczynia. Jednak musimy sobie zdawać sprawę z tego, co jest istotą zawału serca. I zaraz do tego przejdę. Chciałbym tylko Państwu pokazać taki przebieg. To są zdjęcia od pacjenta z zawałem serca. Tutaj mamy pierwszy angiogram. Widzimy tu, gdzie powinno być bardzo duże naczynie, gałąź międzykomorowa przednia. To jest największa tętnica wieńcowa serca. Dawniej nazywano tą tętnicę tętnicą czyniącą wdowy, dlatego że zamknięcie tej tętnicy powoduje największą śmiertelność w przebiegu zawału serca. Nic dziwnego, bo to jest największy fragment serca unaczyniony przez to naczynie. Tu widzimy na samym początku nie ma tej tętnicy, bo jest zamknięta przez skrzeplinę, która powoduje zawał. Tutaj widać, że przywróciliśmy już przepływ przez tętnicę wieńcową, ale jeszcze nie wszczepiliśmy stentu. I jeśli tak byśmy to pozostawili, to naczynie w ciągu kilkunastu godzin zamknie się na nowo i nasze wysiłki pójdą na marne. Tutaj jest efekt po wszczepieniu stentu. Praktycznie nie widać miejsca, gdzie to naczynie było zamknięte. Dlatego tak ważne jest to właśnie leczenie inwazyjne, żeby wszczepić tą protezę, żeby efekt leczenia był trwały.
Już parę razy wspominałem o tym, że przyczyną zawału jest skrzeplina, czyli krew, która skrzepła wewnątrz tętnicy wieńcowej, zamykając światło naczynia. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego krew nagle krzepnie? Co takiego się dzieje? To jest fragment naczynia, fragment ściany naczynia. To żółte, które, to pole żółte, które Państwo widzicie pod taką różową warstwą, to jest blaszka miażdżycowa. Blaszki miażdżycowe w naczyniach prawdopodobnie ma każdy z nas. To nie jest nic niezwykłego. U większości osób po 20 roku życia można znaleźć pojedyncze blaszki miażdżycowe, a wraz z upływem lat tych blaszek nam przybywa. Niestety zdarza się tak, że czasami dochodzi do pęknięcia blaszki miażdżycowej. Ja nie będę wchodził w szczegóły, dlaczego tak się dzieje, bo to nie temat dzisiejszego wykładu, ale dla pęknięcia blaszki miażdżycowej to jest jakby przerwanie ciągłości naczynia. I płytki krwi są po to, żeby w wypadku przerwania ciągłości naczynia, tak jak wtedy, kiedy się skaleczymy, żeby zatamować upływ krwi. Płytki nas mają chronić w momencie, kiedy się skaleczymy, żeby cała krew z nas nie wypłynęła. I robią to skutecznie, trzeba przyznać. Tak? Każdy z nas ma to doświadczenie, że krew płynie, a potem stopniowo przestaje płynąć. To właśnie płytki krwi zamykają te naczynia, które są przerwane. Ale w tym momencie te płytki krwi zaczynają się obracać przeciwko nam. One odczytują pęknięcie blaszki miażdżycowej jak przerwanie ciągłości naczynia, tak jakbyśmy się skaleczyli, i powodują powstanie skrzepu wewnątrz naczynia wieńcowego, uniemożliwiając przepływ krwi. Taka blaszka miażdżycowa w momencie, jak pęknie, ta skrzeplina powstaje natychmiast i jest w stanie urosnąć w ciągu kilkunastu sekund do takiej wielkości, że zamyka całkowicie przepływ w naczyniu wieńcowym. To jest proces bardzo szybki. Dlatego właśnie do leczenia pacjentów z zawałem serca stosujemy leki hamujące aktywność płytek krwi, hamujące to zlepianie się płytek krwi. Gdybyśmy tego nie zrobili, gdybyśmy tych leków nie zastosowali, to jakbyśmy wszczepili stent, to nie ma znaczenia, że wszczepimy stent, bo ta blaszka pęknięta nadal tam jest. Co więcej, stent sam jest metalowy i powoduje aktywację płytek krwi. Jeśli tych leków byśmy nie dali, to ta krew wykrzepnie znowu w świetle naczynia i znowu nam zamknie naczynie. Dlatego te leki są absolutnie konieczne u pacjentów z zawałem serca i stosujemy je jeszcze przez wiele miesięcy. Zazwyczaj przez rok po dwa różne leki hamujące aktywność płytek krwi, żeby nie dopuścić do nawrotu tej sytuacji, nie dopuścić do krzepnięcia krwi w miejscu, które leczyliśmy. Ten bardzo skomplikowany schemat to jest schemat płytki krwi. Muszę Państwu powiedzieć, że żeby go narysować, to spędziłem w sumie 5 dni go rysowałem, tak żeby mi się te linie gdzieś tam nie krzyżowały albo krzyżowały się w miarę możliwości, najrzadziej jak to możliwe, ale dumny jestem z tego, często pokazuję ten schemat. Nie będziemy go studiować, nie będziemy próbować go zrozumieć, chcę tylko wskazać dwa obszary, na które jesteśmy w stanie oddziaływać, hamując aktywność płytek krwi, hamując ich zdolność do zlepiania się, hamując ich zdolność do tworzenia skrzepliny. Jedno to miejsce, które doskonale znamy, miejsce, to się nazywa cyklooksygenaza. Tej nazwy być może większość z nas nie słyszało, ale słyszeliśmy o leku, który oddziałuje na cyklooksygenazę i w ten sposób hamuje aktywację płytek krwi, to aspiryna. Aspiryna czy polopiryna, to tak naprawdę pod tymi różnymi nazwami kryje się kwas acetylosalicylowy. Drugie miejsce to jest taki receptor dla substancji, która się nazywa ADP. Ona jest potrzebna w komórkach jako nośnik energii w komórce, ale jednocześnie jest czynnikiem aktywującym płytki krwi. I zahamowanie
tego receptora jest drugim miejscem, na które możemy oddziaływać. Dobrze, mówię o dwóch miejscach. Pytanie, czy jedno miejsce nie wystarczy. Za chwilę do tego wrócę, ale leczenie, podanie dwóch leków, jak się okazuje, jest znacznie skuteczniejsze niż podanie jednego leku. Spróbujmy spojrzeć na to, co się dzieje, jak my działamy na ten receptor dla ADP. To jest te kulki, to jest błona komórkowa. Błona komórki, którą nazywamy, która się nazywa płytka krwi. Wewnątrz tej błony, poprzez nią właściwie, jest umieszczony receptor dla ADP. My go nazywamy receptor P2Y12. Takich receptorów jest dużo, one mają różne nazwy, różnie działają. ADP, jak się do niego przyłączy, powoduje aktywację receptora. Tutaj jest symbolicznie, ten receptor nam się zaświecił i powoduje zmianę, my nazywamy to bardzo mądrze, zmianę konformacji płytki krwi. Krótko mówiąc, powoduje, że płytka ulega aktywacji i ma zdolność do zlepiania się z innymi płytkami krwi poprzez aktywację specjalnego białka, które znajduje się wewnątrz płytki. Co my możemy zrobić? Okazuje się, że my możemy zablokować ten receptor. Mamy takie leki, jeden z nich ticagrelor, tutaj zaznaczony jako ta fioletowa, nie wiem jak to nazwać, ale ten fioletowy kształt, ładny skądinąd, wbudowuje się jak gdyby trochę obok, nie w miejscu, gdzie się łączy ADP, bo pamiętacie Państwo, ADP się łączy tutaj, ale połączenie tu obok powoduje, że ten receptor nieco zmienia kształt i ADP nadal może się do niego podłączyć, ale nawet jak się podłączy, to nie powoduje żadnych skutków. Nie powoduje aktywacji komórki, nie powoduje przejścia, nie zwiększa możliwości zlepiania się płytek krwi, tak jakby było, gdyby tego leku nie podać. Spójrzmy, to jest dość skomplikowany slajd, ale krótko Państwu wyjaśnię. To jest odpowiedź na pytanie, czy blokowanie płytki krwi przy pomocy samej aspiryny nie wystarczyłoby. Tutaj jest częstość występowania zdarzeń niedokrwiennych, które są zdefiniowane jako zgon, zawał serca lub udar mózgu. Jeśli podamy samą aspirynę, to częstość jest większa, a jeśli w zawale podamy aspirynę plus lek hamujący ten receptor, to częstość tych zdarzeń jest mniejsza. To jest stary lek clopidogrel. Okazało się, że jeśli porównamy ten stary lek z nowszym lekiem ticagrelorem, to jesteśmy w stanie uzyskać jeszcze lepsze wyniki. I od tego czasu, od czasu tych badań, stosujemy u wszystkich pacjentów w zawale serca dwa leki, aspirynę i jeden z tych inhibitorów tego receptora, najczęściej ticagrelor, po to, żeby naczynie się na nowo nie zamknęło. Znowu, widzicie Państwo dokument Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zalecenia, które mówią w pierwszej klasie zaleceń, absolutnie pewne i niepodważalne, że powinniśmy takie leki stosować. Ale wróćmy do tego badania Atlantic. Pamiętacie Państwo, mówiłem, że w tym badaniu pokazała się pewna dziwna rzecz, że ten ticagrelor, który pokazaliśmy sobie, jak jest ważny, działa, ale pod warunkiem, że pacjent nie dostaje morfiny. Więc musimy spróbować wyjaśnić, co takiego się dzieje, dlaczego tak jest. To badanie, które przeprowadziliśmy w Collegium Medicum naszego uniwersytetu, które miało wyjaśnić, co takiego się dzieje. Badaliśmy stężenia tych leków we krwi u pacjentów, którzy niebieska linia, u pacjentów, którzy nie dostali morfiny, dostali sam ticagrelor, a ta czerwona linia pokazuje, że dostali ticagrelor, ale dostali również morfiny. Czyli stężenia tego leku są, jak Państwo widzicie, dużo mniejsze niż gdyby nie dostali morfiny.
Czyli jest problem z wchłanianiem tego leku, bo ticagrelor, nie powiedziałem jeszcze, jest lekiem doustnym i nie mamy formy dożylnej. Musimy go podać doustnie. On się po prostu nie wchłania z przewodu pokarmowego, jeśli podamy pacjentowi morfinę. Ten wykres na dole to jest aktywny metabolit, czyli to, co powstaje z ticagreloru i to jest jak gdyby powtórzenie tych samych krzywych. No dobrze, jak to się przekłada na skuteczność działania tego leku? Tak jak można oczekiwać, ci, którzy ta linia pozioma, którą tutaj widzimy, to jest linia, która pokazuje, jest wszystko, co poniżej tej linii, to jest skuteczne zablokowanie płytek krwi, a wszystko, co powyżej, to jest nieskuteczne zablokowanie płytek krwi. Jeśli nie podamy morfinę, to mamy skuteczne zablokowanie płytek krwi mniej więcej po 45 minutach, a jeśli podamy morfinę, to musimy na ten efekt czekać ponad 2 godziny, przy czym i tak poziom zablokowania nawet w 6 godzinie ciągle jest mniejszy niż u pacjentów, którzy nie dostali morfiny. U pacjentów, którzy dostali morfinę, te stłumienie aktywności płytek jest większe, ten lek jest skuteczniejszy. Czyli w ten sposób wyjaśniliśmy, dlaczego morfina może szkodzić, bo działa negatywnie, my to nazywamy interakcja lekowa, na lek, który jest niesłychanie ważny do zachowania drożności naczynia, a to jest istota zawału serca. Nic dziwnego zatem, że po tej publikacji, którą Państwu pokazałem, jesteśmy dumni, że ona powstała tutaj w Bydgoszczy. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne i w ślad za nim Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne i inne międzynarodowe towarzystwa zniosły wskazania w pierwszej klasie, obniżając klasę zaleceń do morfiny w 2017 roku, do stosowania morfiny. Co to znaczy? Że morfinę nadal można stosować, ale absolutnie z wyjątkową ostrożnością, tylko w tej sytuacji, kiedy nie ma innego wyjścia i musimy stosować najmniejszą możliwą dawkę. Jako powód tej decyzji Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne podało, zacytowało nasze badanie. Czyli tu w Bydgoszczy zmieniliśmy sposób leczenia zawału na całym świecie. To jest ważne, no dlaczego morfiny nie wycofano całkowicie. Z jednego prostego powodu. Nie ma alternatywy. Nie ma, do tej pory nie znaleziono innego leku, który byłby skuteczny. Krótko mówiąc, my pokazaliśmy problem, stworzyliśmy problem. No to czuliśmy się zobowiązani, żeby spróbować rozwiązać ten problem i przełamać skutki działania morfiny. Rozważaliśmy różne opcje. Skoro przeanalizowaliśmy, jak to jest, co to się takiego dzieje, dlaczego ten lek się nie wchłania. Okazuje się, że morfina hamuje działanie przewodu pokarmowego. Przewód pokarmowy przestaje działać na 4 godziny i dlatego nic się z niego nie wchłania. Więc sobie pomyśleliśmy, może inaczej, skoro nie mamy postaci dożylnej, to spróbujmy podać pod język ten lek. Tak? Może się będzie wchłaniał. W innym badaniu próbowaliśmy podać lek, który miałby spowodować, że to podaliśmy lek, który miałby pobudzić przewód pokarmowy do pracy. W kolejnym badaniu spróbowaliśmy zastosować lek, który odwraca działanie morfiny, ale tylko w przewodzie pokarmowym, bo nie chcieliśmy, żeby odwrócił nam działanie przeciwbólowe. No i wreszcie zastanawialiśmy się nad innymi badaniami. I tutaj macie Państwo cały szereg naszych publikacji, które pokazują te nasze wysiłki. I jedną rzecz, którą chcę Państwu pokazać. Te nasze wysiłki to są te linie, a to jest linia stężenia ticagreloru bez morfiny. Krótko mówiąc, wszystko na nic. Nic nam, żadna z tych strategii się nie sprawdziła. Więc skoro nie możemy zmienić, nie jesteśmy w stanie oddziaływać na morfinę, to może spróbujemy zmienić w ogóle koncepcję myślenia. I skoro nie ma tak silnego leku przeciwbólowego, to może spróbujemy zastosować lek, który był stosowany dawniej w anestezjologii do znieczulenia ogólnego. Jest taki lek, który się nazywa metoksyfluran, który jeśli go zapakować w takie małe tubki, może być podawany w inhalacji doustnej i tak naprawdę pacjent sobie może go sam dozować w takiej dawce, jakiej jest potrzebne, żeby zwalczyć ból. Czyli to nie jest klasyczny lek przeciwbólowy. To
jest lek, który, krótko mówiąc, był stosowany dawniej w anestezjologii do, nazwijmy to, do usypiania pacjentów przed różnymi zabiegami. To badanie, nie mogę Państwu pokazać wyników, dlatego że ich nie ma. Właśnie je rozpoczynamy. Kończę tym slajdem. Dbajmy o nasze serca i zachowujmy się z dużą ostrożnością, myśląc o nich. Nie dopuśćmy po prostu do zawału, nie dopuśćmy do sytuacji, w której ta morfina i te wszystkie inne leki będą nam potrzebne. Dziękuję bardzo.